Abraham i Lot. W 13 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej znajdujemy opisaną relację Abrahama i Lota. I pierwszym takim punktem, który możemy tutaj omówić, to jest kwestia powrotu z Egiptu i związana z tą historią taka ważna informacja dotycząca odnawiającej łaski Bożej. Początek tego 13 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej przedstawia nam prawdziwy charakter autentycznej duchowej odnowy. Gdy tylko sumienie wierzącego, który w jakiś sposób opuścił swoje duchowe stanowisko i utracił społeczność z Bogiem, daje o sobie znać i zaczyna działać, znajduje się on w niebezpieczeństwie, że nie zrozumie w pełni łaski Bożej i nie zostanie zregenerowany duchowo tak, jakby życzył sobie tego Bóg. Wiemy, że Bóg kieruje wszystkim w sposób, który jest godny tego Jego samego. W stworzeniu, w dziele odkupienia, nawróceniu, w staraniach o duchową odnowę duszy, która się od Niego oddaliła i w swojej trosce o nas działa zawsze zgodnie ze swoją naturą. Jest to dla nas wielkie szczęście, gdyż w swojej ograniczoności skłonni jesteśmy stawiać ciągle granice świętemu Izraela. Szczególnie wtedy, gdy chodzi o Jego odnawiającą łaskę. W tym rozdziale 13 pierwszej Księgi Mojżeszowej widzimy, że Abram nie tylko został uwolniony z Egiptu, lecz został również na powrót zaprowadzony na miejsce, gdzie poprzednio był jego namiot. Do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Bóg nie może spocząć, dopóki całkowicie nie uzdrowi błądzącego. W naszym własnym poczuciu sprawiedliwości możemy myśleć, że takiemu człowiekowi należy się miejsce niższe niż poprzednio i tak byłoby też rzeczywiście, gdyby zależne było ono od jego zasług i charakteru. Ponieważ jest to akt łaski, ustanowienie miary odnowy jest wyłącznym przywilejem Boga. Miarę tę znajdujemy w słowach. Jeżeli chcesz zawrócić Izraelu, mówi Pan, to zawróć do mnie. Księga Jeremiasza, 4 rozdział, 1 werset. Jest to sposób, w jaki działa Bóg, aby przywrócić do swojej społeczności duszę, która zeszła na bezdroża. Wszelki inny sposób działania nie byłby godny Jego istoty. Gdy podejmuje się dzieła, czyni to w sposób, który uwielbi bogactwo Jego łaski. Dlatego, gdy sprowadzano trędowatego do obozu, zaprowadzano go aż do wejścia do namiotu zgromadzenia, o czym mówi nam trzecia księga Mojżeszowa 14:11. Gdy syn marnotrawny wrócił do domu ojca, ten wyznaczył mu miejsce u swego stołu. Gdy Piotr doznał po swym upadku duchowej odnowy, mógł zawrócić i mógł zwrócić się do mężów izraelskich w dobitnych słowach: wy zaparliście się świętego i sprawiedliwego. Dzieje apostolskie 3:14 i oskarżyć ich o haniebny czyn, którego sam się dopuścił w krytycznej sytuacji. Przykłady te wyrażają prawdę o tym, że Bóg, gdy zajmuje się upadłą duszą, chcąc przywrócić ją do dobrego duchowego stanu, czyni to w sposób absolutnie doskonały. W pełnej mocy, łaski i w zaufaniu wiary przyprowadza duszę do siebie. Jeżeli chcesz zawrócić, to zawróć do mnie. Abram wędrował do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot. Jest jeszcze jeden bardzo ważny, praktyczny aspekt, którego nie powinniśmy nigdy pomijać. Już sam charakter, w jakim Bóg dokonuje w sercu wierzącego duchowej odnowy, zawstydza zakonność, a jej skutki unicestwiają jej znaczenie. Zregenerowana dusza ma żywy i głęboki wstręt do zła, od którego została uwolniona, co przejawiać się będzie w duchu szczególnej gorliwości, modlitwy, świętości i trzeźwości.
Bóg nie po to dokonuje duchowej odnowy, abyśmy jeszcze lekkomyślniej traktowali grzech niż dotychczas i upadli na nowo, lecz mówi: idź i nie grzesz już więcej, o czym mówi Ewangelia Jana 8:11. Im bardziej zdam sobie sprawę z głębi odnawiającej łaski, tym głębszym będzie moje przekonanie o Bożej świętości. Zasada ta raz po raz pojawia się na stronicach Pisma Świętego. Jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1 list Jana 1:9. Jedyna słuszna droga dla odnowionej duszy to ścieżka sprawiedliwości. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Mówi Księga Psalmów, 23 rozdział, 3 werset. Innymi słowy, jeśli doznaliśmy łaski, kroczymy naszą drogą w sprawiedliwości. Mówić o łasce i żyć w nieprawości to, zgodnie ze słowami apostoła, obracanie łaski Bożej w rozpustę. Jeśli natomiast łaska panuje przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu, jak mówi list do Rzymian 5:21, to ujawnia się ona w uczynkach sprawiedliwości jako owocach życia wiecznego. Ta sama łaska, która przebacza nam nasze grzechy, oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Tych dwóch rzeczy nie można oddzielać od siebie. Połączone ze sobą, jak czyni to Pismo Święte, przekreślają znaczenie zarówno zakonności, jak i jej zupełnego przeciwieństwa, fałszywie rozumianej wolności, tak bliskiej zwodniczemu ludzkiemu sercu. Istniało jednakże jeszcze cięższe doświadczenie dla serca Abrama niż głód, który nastał w kraju, i było to związane z Lotem, jego bratankiem. Lot, bratanek Abrahama. Wynikało ono z bliskiej relacji, w jakiej Abram znajdował się z kimś, kto najwyraźniej nie chodził swą drogą ani w mocy osobistej wiary, ani też w poczuciu osobistej odpowiedzialności. Nie jest to wcale rzadko spotykany przypadek. Wystarczy jedno krótkie spojrzenie wstecz na historię ludu Bożego, aby przekonać się, że za każdym razem, gdy Duch Boży wywoływał przebudzenie i prawdziwe ruchy odrodzenia duchowego, nie brakowało takich, którzy się przyłączali, nie mając osobistej mocy, nie mając osobiście mocy leżącej u podstaw ruchu. Osoby takie idą przez jakiś czas z ogólnym prądem, opierając się niczym martwa, bezwładna masa na świadectwie lub, co gorsza, wyraźnie je hamując. Tak też było w przypadku Abrama. Bóg nakazał mu opuścić krewnych, ale zamiast być posłusznym temu wezwaniu, wziął ich ze sobą dla swojej własnej zguby. Terach aż do swojej śmierci skutecznie krępował jego ruchy, natomiast Lot towarzyszył mu nieco dłużej, aż całkowicie nim owładnęło pożądanie innych rzeczy, jak mówi Ewangelia według Marka, 4 rozdział, 19 werset. Podobnie miała się rzecz przy wyjściu ludu izraelskiego z Egiptu. Lud mieszany podążył za nim, stając się w późniejszym czasie częstym powodem ich upadku, słabości, nieszczęść i smutku. W czwartej księdze Mojżeszowej, jedenasty rozdział, czwarty werset, da się przeczytać takie słowa:
pospólstwo, albo inaczej lud mieszany, zaś które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Nie inaczej było w pierwszych dniach Kościoła i w każdym późniejszym czasie aż do dzisiaj. Ilekroć duch wywoływał przebudzenie i zapał wśród masy wyznawców chrześcijaństwa, z najróżniejszych powodów do ruchów przyłączały się osoby, które duchowo do nich nie należały, ponieważ czynniki, które ich przyciągały, nie miały źródła w tym, co Boże, ich obecność była tymczasowa. Prędzej czy później zajęli swe właściwe miejsce w świecie. Tylko to, co pochodzi bezpośrednio od Boga, ma moc przetrwania. Musimy w praktyce urzeczywistniać osobistą relację, jaka łączy nas z Bogiem. Musimy mieć dogłębne przekonanie, że powołał nas na stanowisko, które zajmujemy. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie okazać stanowczości i wytrwałości. Nie możemy iść po czyichś śladach tylko dlatego, że ktoś szedł uprzednio tą drogą. Bóg pokazuje w swojej łasce każdemu z nas drogę, którą ma iść, pole działania, w którym ma się poruszać i obowiązki, które ma wypełniać. Naszą odpowiedzialnością jest natomiast odkrycie naszego powołania i powiązanych z nim obowiązków, abyśmy byli zdolni przez łaskę, którą Bóg nam dzień w dzień podaje, działać na mocy tego powołania ku chwale Bożej. To, czy nasze pole działania jest duże czy małe, nie ma nic do rzeczy, jeżeli tylko Bóg nam je wyznaczył. Czy otrzymaliśmy 5 talentów czy 1, te, jeżeli ze wzrokiem skierowanym na Niego obracamy wiernie tym jednym, usłyszymy z Jego ust słowa dobrze, sługo dobry i wierny, tak samo jak byśmy obracali 5. Paweł, Piotr, Jakub i Jan wszyscy mieli w fazie początkowej Kościoła jakieś szczególne zasługi. Tak samo jest z nami. Nie musimy ingerować w pracę naszych braci. Stolarz ma piłę i hebel oraz młot i używa ich w zależności od tego, które narzędzia akurat potrzebuje. Nic nie jest bardziej bezwartościowe i żałosne niż ślepe i bezmyślne naśladownictwo innych osób. W naturze nie znajdziemy niczego podobnego. Próżno byśmy się trucili szukaniem. Każde stworzenie ma swoje własne miejsce i funkcję. Jeżeli tak jest już w świecie natury, to o ileż bardziej w świecie duchowym. Pole jest wystarczająco wielkie, aby pomieścić nas wszystkich. W każdym domu są przeróżne naczynia o różnej wielkości i kształcie, ale gospodarz używa je wszystkie. Dlatego też ciągle powinniśmy badać siebie samych, zadając sobie szczerze to ważkie pytanie, czy znajdujemy się pod wpływem tego, co Boże, czy może raczej tego, co czysto ludzkie? Czy nasza wiara opiera się na mądrości ludzkiej, czy na mocy Bożej? Czy winniśmy coś dlatego, czy czynimy coś dlatego, że inni przed nami to czynili, czy raczej dlatego, że Pan nas do tego powołał? Jakże ważne jest, abyśmy wiedzieli z całą pewnością, czy opieramy się tylko na przykładzie i wpływie naszego otoczenia, czy działamy w mocy osobistej wiary. Są to bardzo poważne pytania. Z pewnością społeczność i bliska obecność naszych współwierzących, towarzyszy, są nieocenionym przywilejem. Niemniej, gdy będziemy stale tylko na nich polegać, możemy być pewni, że staniemy się rozbitkami w wierze. Tak samo nasze działanie straci swą wartość, jeżeli będziemy przekraczać daną nam miarę.
Nasza praca będzie wtedy wymuszona i nienaturalna. Nie trudno jest rozpoznać, czy człowiek działa na przydzielonym mu miejscu i zgodnie z miarą jego zdolności. Wymuszona służba i bezmyślne naśladownictwo są w najwyższym stopniu godne pożałowania. Oby Pan dodał nam łaski, byśmy zawsze byli naturalni, autentyczni i szczerzy. Kto nie umie pływać, a mimo to wchodzi do głębokiej wody, wkrótce będzie rozpaczliwie przebierał rękami i nogami. Gdy statek, który nie ma niezbędnego wyposażenia, zostaje spuszczony na wodę, w niedługim czasie będzie musiał zawrócić do portu lub nawet zatonie. Lot opuścił wprawdzie Ur Chaldejskiej, ale upadł na równinach Sodomy. Powołanie Boga nie osiągnęło jego serca, a jego oko pozostało zamknięte na wspaniałość Bożego dziedzictwa. Jakaż poważna myśl. Bogu niech będą dzięki. Droga każdego sługi Bożego oświetlona jest przez jego uznanie i światło jego promiennego oblicza. Podążanie tą drogą powinno być nieustanną radością naszego serca. Jego aprobata zadowala serce, które go zna. Nie myślmy, że zawsze będziemy spotykali się z akceptacją ze strony naszych braci. O wiele częściej będziemy przez nich niezrozumiani. Mimo to wierny, wierzący może ze spokojem oczekiwać dnia, w którym każdy otrzyma pochwałę od Boga, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział 13 werset i 4 rozdział 5 werset.